Delta, czyli termowizji, sprawdź strefę lądowania i okolice. Charlie cały czas za tobą. Kto kieruje pontonem? Dobra, słuchaj, skręcaj lewo. Przejdź za rufą temu. Albo przed dziobem, nie ma sprawy. Lepto Alfa, zajmijcie nabrzeżnie czołgowiskie i kierowane z łodzi 95, stopi śmigłowca, powoli, powoli, 24. Mamy informacje o wrogich śmigłowcach. Lepto Alfa, Alfa przyjął. Potwierdzam, praktycznie nad strefą lądowania wrogi śmigłowiec. Potwierdzam. Jest to uzbrojona wersja Mi. Alfa, Alfa zbiega Elsie, Alfa ruszę na wschód, oddam 10 km od Elsie 2 na południe. Przyjął. Dobra, bo do wszystkiego widzimy od trzecią kontrolę, czekam od Elsie 2. Drugi wrogi śmigłowiec jest widoczny na wschód od zamku, daleko na wschód od zamku widoczny drugi śmigłowiec. Drugi wrogi śmigłowiec jest widoczny daleko na wschód od zamku. Co? Śmigłowiec zakręca na stronę dłonie. Southeast. Zajebiście, czwartą rakietę. Charlie, po wylądowaniu kierujecie się na północ, północny wschód w stronę AA obok punktu terenowego Matajur. Wschód Alfa, jak tylko zdecydujecie się, macie zielone światło na infiltrację terenu i przejść na Red A, jak żyją. Okazuje, że śmigłowiec, do którego strzelaliście, ma uszkodzony tylny wirnik. Tutaj do HQ nasze zadanie ogień zbadany, kontakty. Zabudowania, kółas, prawdopodobnie obóz wroga, zalecam ominięcie. Jeżeli możesz, to likwiduj. My mamy chwilę czasu teraz, więc lepiej nie zostawiać wrogów na tyłu. Tutaj Delta przyjął, podejdziemy na spokojnie, wyeliminujemy cele. Delta, zgłoś. Delta, zgłaszam się. Śmigłowiec lata nad nami, uszkodzony tylny wirnik, zagraża nam w podjęciu celu. Nie, on w niczym nie zagraża z tym tylnym wirnikiem. Słuchaj, jest taka sprawa, Charlie straciło dowódcę i w tym momencie jesteśmy, jest nieoperacyjnie. Jak ich pozbieram, to dołączymy, na razie jesteście sami, także postępujcie ostrożnie. Przyjąłem. To słuchaj, Pruszku przejmuje dowodzenie na Charlie. Idziecie na północ teraz zabezpieczyć AA. Przejął. Pierwsze na północ. Północ, bądź na radiu. Pruszku. Dobra, to daj mi na radiu znać. 60, tak? Tak. Dobra. Pregnie, posuwam się dalej na istnie. Wykonanie planu na razie wychodzi słabo. Nasz śmigłowiec został uszkodzony. Tylny wirnik, jakby kiedyś naleciał na was, to go rozwalcie. Tu Viper do HQ. Podejście pod górze niemożliwe. Jest to silny ostrzał wroga. Wiecie, skąd to idzie? Zwierzę to. Viper, a skąd wy macie ostrzał? Pokażcie mi konkretnie. Tutaj jest Szyłka jest na... Dobrze widzę? Szyłka jest na lotnisku chyba tak. Tutaj zaraz Delta ostrzał był z niewiadomej pozycji, prawdopodobnie około 300 metrów na northwest od naszej pozycji. Wycofaliśmy się. Dowódco, widzę czołg na lotnisku i chyba Szyłkę. Bardzo słabo widzę. Dobra, przyjął. W takim razie dołącz na nasze wzgórze. Alfa, dać radę. Na wschód od punktu ogień.
południowego punktu ognia. Tutaj Delta przyjąłem, dajcie nam minus 1. Alfa uderza od X-Ray 2, powtarzam. Bravo X-Ray 1, Alfa X-Ray 2. Tutaj Phantom. Kolejny śmigłowiec ze wschodu leci. Charlie masz A? A nie ma pocisków. Delta? Charlie, trzeba będzie przyjąć ten, przejąć ten, tę wrogą baterię AA i zestrzelić ten śmigłowiec. Tu Charlie, odebrałem. HQ, tu Charlie, zlikwidowaliśmy obsługę PLOT, przejmujemy. Za jakieś 30 sekund będziemy gotowi do otwarcia ognia. Okej, okay, Charlie, z zaskoczenia walnijcie, jak się zbliży. Charlie, odebrałem. Alfa, Alfa schodzi do rzeki. Na lotnisku jest szyłka. Delta, jak będziesz miała możliwość, pociągnij jej z Javelina. Tutaj Alfa, Alfa przyjęła BMP na drodze. Delta, zgłoś. Delta, zgłoś. Daj mi znać, kiedy będziesz w stanie wyeliminować szyłkę. Charlie, w tym momencie mamy już oczy na lotnisko. Będzie trzeba szykować atak. Nie wiem, czy ten śmigłowiec podleci, ale być może dopiero wtedy, kiedy zaatakujemy, więc zostaw tam jakiegoś człowieka, żeby był w stanie obsługiwać AA i podciągnij. Tu Charlie, odebrałem, zostawię dwójkę przy AA. W kompleksie whisky wieże obsadzone. Widać też ludzi w budynkach. Viper do HQ. Dawaj Viper. Wschod... zachodnia część lotniska, stanowisko A, dwie igły, plus 15 kontaktów na płycie lotniska, jest to jeden wielki patrol. Przyjął jeden duży patrol, zaznacz mi jakiś środek ich trasy patrolu. Powiedz mi, to AA na południe od lotniska to widzisz? Oczekuj. Tu Viper, tak, potwierdzam, jest to stanowisko igieł. Przyjął, dobra, to zlikwidujesz. Ale jeszcze nie teraz. Nieobsadzone. Nieobsadzone? Tak, potwierdzam. Okej, okay, Delta, jesteś w stanie teraz zniszczyć mi tę szyłkę i tego T-72? Tutaj Delta odmawia, mam problem z Javelinem. Charlie, sprawdź, czy twój człowiek jest w stanie... Jesteśmy tutaj. Zobacz, czy jesteś w stanie namierzyć mi tę szyłkę, dalej jest gdzieś T-72. Delta, zgłoś. Delta, zgłasza. Dobra, ja tam się do was przemieszczę, opowiesz mi, co się dzieje. Tak, przyjął. Podchodzi od naszej prawej. Dobra, jestem tutaj. Gdzie jest kolega na dowódca? Na końcu płyty lotniska jest również jakiś pojazd. Nie wiem, czy to ta szyłka. Jest to 72 jeszcze na końcu, ale to jest ten chyba, co wcześniej go widziałem po tej stronie. Wykary, słuchaj, mamy problem z termowizją w tym Javelinie. Nie łapie absolutnie nic. Tak? Sprawdzałem. Daj, na pewno sprawdziłeś sam i nic nie widziałem, tak? Tak. Daj mi jeszcze, bo nie wierzę, ale nie, że wam, daj tylko, że po prostu może zadziała, no. Wikary, trzymaj, oddaję wikaremu od razu. No, dzięki. Jest na dzień. Działa, aha, co u was? Na tym utknięciu. Sprawdzamy, Charlie, za to, nie zajmują drogę. Uwaga, Charlie, gdzie jesteś? Tranowo, znajduje się wrogi pojazd. Charlie, jestem na swojej poprzedniej pozycji, mówię, że pierwszy patrol, o którym wcześniej meldowałem, już wchodzi na lotnisko. Dobrze, Charlie, ale będziesz w stanie mi ten atak, punkt whisky zaatakować? Tu Alfa, nie potwierdzam przyjęcia komunikatu. To jest na samym celu. Powtórz komunikat. Sekundę, mamy kontakt. Zajebiście. Tu Charlie, powtórz punkt whisky, tak?
Potwierdzam, punkt whisky. Panowie, co się dzieje tam po prawej? Brawo, walczy. Okej, okay, zbieram się i za chwilę będę tam schodził. Delta Charlie będzie atakował na punkt whisky, to znaczy na te budynki na dole, by osłaniać. Pan Laden. Trzeba poczekać, już wrócę. Widzę czołg 1. Tu brawo, mamy tu brawo, tak, mamy kolejnego trupa. No to przyjemnie. Backlash będzie. Kolejna strata. Dołączcie do nas jak najszybciej. Będziecie gotowi do otwarcia ognia. Backlash, backlash. Okej, okay, zdejmę się na to, proszę. Macie zgodę na otwarcie ognia. Atek! Wszystko działa. Trudno się namierza, ale da się. Musisz długo i wytrwale mierzyć i trzymać i korygować, jak się przemieszcza. Panowie, zdjąć te działo. A dobra, zdjęte. Eliminować wszystko, co widzicie. Tutaj Alfa, z tego co widzę, macie tam jakiś kościół. Będziemy się pod niego kierować. Przyjął. Uwaga, aktualnie pod kościołem. Słuchajcie, tu Charlie. Dawaj, Charlie. Tu Charlie, moja drużyna przy pelotce właśnie otwiera ogień do śmigłowca. Bardzo dobrze. Tu Charlie, ponadto druga drużyna zajmuje punkt bliski. Zbliża się patrol, otwórzcie ogień do niego, Delta. Otworzyć ogień do tego patrolu na 320, 360. Wypierdalać. Viper, mają dwie śmigło, zawraca na waszą pozycję. Uważajcie, śmigło nawraca. Brawo, tu Alfa. Alfa podchodzi od południowego wschodu do kościoła. Jesteśmy przy moście. Brak kontaktu wzrokowego z wrogiem. Chwilę was. Chodzi do kompleksu. Przyjął od tej strony czysto. Prawo tak, prawo tak, jesteś pod strzałem. Wrogi helikopter nad głową, bądź. O chuj. Ale chyba zestrzelony, bo... Alfa, wyskakuj swojego, a wyeliminowane zagrożenie, wyeliminowane zagrożenie. Brawo tak, powtarzam, jesteś pod strzałem drugiego śmigłosa. Przygotuj się, a do strzału. Charlie, Delta, mamy się stratę. Ruszamy do was od północnego wschodu. Przyjął. Brawo, hejczku, hejczku, zgłoś. Hejczku, zgłaszam. Punkt Kobaryt, Coldname Husky został wyczyszczony. Straty na oczach. Przyjął u nas spore straty przy ataku lotniska, ale na razie kontynuujemy, będziemy czyścić whisky, zlikwidowaliśmy parę pojazdów nieprzyjaciela, wy macie otwartą drogę na grat w takim razie, jeżeli nikt z nas nie jedzie ze wschodu. Viper, zgłoś. Viper, zgłasz. Jak wasza sytuacja? Jesteśmy w trakcie ściągania jednej z AA, tylko musimy znaleźć lepszą pozycję. Przyjął, czy jesteś w stanie się przesunąć tak, żeby osłaniać nas, kiedy będziemy czyścić lotnisko? Od whisky na zachód? Przyjął, dajcie nam dwie minuty. Nie śpiesz się, na razie czyścimy same whisky. Delta, jak będziesz gotowy, to trzeba powoli chodzić. Ja to dawaj, wracamy na ten wcześniejszy kontakt na plecach, który do nas strzela. Przyjął, jak uważasz? Zulu do wszystkich, Zulu namierzy ciężarówkę. A to przyjęła, dzięki, dobra sprawa. Likier, zajebiście, co się dzieje? Zulu. Tylko z tym trochę ja nam dorwał chyba ten namierzyć z tego, tego pili. Gdzie jest jeszcze idą do nas przy prowadzce, czyli czterech nas jest. Zaraz przyjdą, mieliśmy poczekać. Dobra, zbierzcie się tutaj i niech ktoś przejmie dowodzenie. I niech ktoś przejmie tego ateka. Delta, bo my już jesteśmy pod kompleksem, także kiedy będziesz gotowy? HQ to Charlie, odbiór. Medyk obecnie łata Charlie naszego dowódcę. Rozumiem, ale to jest potrzebne, to w takim razie medyk i dowódca zostają, a reszta powinna się ruszyć już. Tak jest, ruszam. Brawo, Alfa, zgłoś. HQ to Charlie, odbiór. Alfa, wstrzymuj ogień,
nie zostało nas tylko czterech. Psychol, Bartek, z Kenji i Likier. Dobra, najstarszy stopień przejmuje dowodzenie, ja jestem przy Kenji i Likierze na dole, dołączcie tutaj do nas. HQ, Alfa, zgłoś. Dobra, panowie, ktoś jest to? HQ, tu Alfa, słuchać was 14. Stałem. Ten na... Żyją, lepiej nie będzie jak teraz. Jaka sytuacja? Dobra. Załatwiłem tego na wierze. Tu Alfa, straty dwóch w Alfie, prawdopodobnie dwóch bądź trzech. Husky zabezpieczony, grad do eliminacji. Czy mamy pozwolenie na wejście na nasz grad? Zezwalam jak najbardziej, rzucić czasami okiem na wschód, na zachód, czy do nas nic nie idzie. My potężne straty, także się przegrupujemy w punkcie Whisky na razie. Kontakty pierwsze są tylko na pozycji dookoła miasta, w lasach. Nie ma dwójka jest upatrywana na dawnej pozycji. Plus minus. Okej, okay, spiesz na Whisky, my wchodzimy od wschodu do punktu Grad, w którym siedzi jeden strzelec. Tutaj przyjął Delta, jeszcze nie przyjął minus od dwóch. Zulu, tu Alfa, dzięki za spot, Alfa w ruchu, ruszamy na grad północy, ruszamy na wschód. Okej, Zulu, zdejmuję oczko z waszego grada. Będę patrzył tego Urala, który może nadjechać w każdej chwili. Tak, tak. Myślisz? Czyli idziemy na zachód, bo ja się czuję trochę samotny tutaj. Tak, no to na to wygląda. Nieprzyjaciel w budynkach przy południowym wejściu na punkt Whisky. Dowódco tutaj. Berani, dobrze. Berani, czyść z budynek po lewej. Wyprowadzicie, ja zabezpieczę. Jak będziesz się z nami trzymał, to będzie spokojnie. Tak jest. Dobra, panowie, czyścimy te budynki po lewej. Przyjąłem. Sto. Uwaga. Przeskakujcie. Trzeba wyjść na górę. Wyeliminowałem jednego na dole. Czarlik, zgłoś. Skądy czysto, uwaga. O kurwa, snajpera słyszę, naszego chyba. Wiper THQ, południowy AA od lotniska zdjęte. Przyjął. Czy jesteś w stanie znaleźć sposób na wyeliminowanie tego północnego? Zastanę. Bardzo mi jest to potrzebne. Elegancko. Na górze był jeden. Dół czysty? Dół czysty, tak. Dół czysty. Dobra, wychodzimy, wychodzimy. Zulu tu, Alfa. Zewnątrz czyste. Czysty. Następny. Patrzcie na okno. Alfa, dobra, możemy próbować podejść od północy do punktu grad w Bereznicy. Pomieszczenie pierwsze czyste było. Sprawdzaj. Na południe. Czyli to dobra, wchodźcie i kierujcie się na wieżę kontroli. My zabezpieczamy budynki przy południowym wejściu. Odebramy po prostu podejść, czy gdzieś którąś stronę wyczyścić? Nie, czyścicie idąc w kierunku wieży kontroli lotu, a potem zabezpieczacie wieżę kontroli lotu. Będzie sobie jakąś dogodną pozycję, czekajcie prawą stronę na pozycji grady. Zobacz, miałem zabezpieczoną broń. Wiper techniczki, no nie ma opcji, bo byśmy musieli przebiegać przez płytę lotniska na drugiej wzgórze i dopiero stamtąd byśmy mogli to zrobić. A jesteś w stanie obejść przez wschód, a potem na północ, bo my teraz Whisky czyścimy i za chwilę będziemy mieli zabezpieczone. Jest okej, tak? Tak. Dobra, budynek zabezpieczony. Sprawdzamy teraz te po kolei. Dobra, tylko te trzy baraki tutaj. Od schodu też nie do rady, jest za nisko. Dobra, rozumiem. W takim razie przechodzicie na osłanianie, my będziemy próbowali tam jakoś ruszyć. Przyjął, przy tym na południu tego A macie patrol. Południu przy kościele dwie jednostki będą patrzeć na okolicę. Możesz to zdejmij. Trzy osoby będą zalarmowane. Dobra, mamy wizualny kompleks. Dobra, my czyścimy wieżę kontroli. Dobra, jeśli to czarujesz, to dawaj, osłaniamy, my zabezpieczymy dół, a wy wchodźcie na górę. Przyjął, ruszamy. Macie zielone światło na otwarcie ognia, macie najlepszy widok
Delta, tył zabezpieczę. Nie wchodzi ze środka. Tu mam krat. Przyjął. Zero potwierdza, właśnie brawo namierzałem laserem. Dobrze, wchodzę. Przyjął, przekazuję. Leci laser tam na krat. Delta tylko dół, wracaj kulera. Czekaj, psu. Brawo, to spróbujemy wyeliminować włącz laser. Krat w tym momencie. Delta, wychyl się na płytę, bo na zachód od wieży kontroli i sprawdź, co przy hangarach. Tutaj brawo, to spróbujemy wyeliminować tego grada przy pomocy przyciągu. Mieliśmy informację o patrolu. Macie zielone na północ, od, na północnej stronie pasa. Dajcie znać brawo, jak będzie wystrzeliwać. Sprawdzam. Brawo, z lutu alfa, alfa podchodzi po zbudowaniu. Przyjął, osłaniamy was ze wzgórza, niedaleko. Jeszcze jeden kontakt w krzakach. 30 metrów przed wami, wyeliminowany. Tak. Break, break, brawo, będziemy eliminować krada. Oznaczam pozostały kontakt, proszę o wsparcie. Zostało jeszcze dwóch. Powoli będziemy ciszyć hangar, idę z wami. Alfa wycofuje, graj. Wajper do wieczki, Wajper do wieczki, oczok zmierza w waszą stronę. Zoom melduje między budynkami w Urale. Okej. Nie wiem, czy jest osoba. Zulu, macie zielone, odpierdalaj. Wiem, słyszę, znajdź ten czołg, rozwal ten czołg. Co widzieliście, też możecie odpierdalać. Likier jest, jakiś czołg jedzie. Co? Trzeba. Stąd, o kurwa, środkiem pasa. Delta do HQ, Delta 02 do HQ. Nie, nie. Tu jest jeden hangar czy dwa? To jest między jednym a drugim. Jest na linii tafli lotniska. Sekunda. HQ, 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 tu alfa odbiór. Dawaj, a tutaj HQ. W stronę wieży kontrolnej. HQ, tu alfa, krat wyeliminowany. Grupa alfa, brawo, Zulu, wycofuje. To jest z drugiej drużyny chyba jeszcze na mierze. Przyjął. Myśl powoli jak podejść na ostatniego grada. My tutaj czyścimy lotnisko. Właściwie nie mamy już oporu. Jeszcze tylko jeden czołg do zlikwidowania. HQ Alpha przyjął. Czeka jedną. Viper, chyba widzę. Przebiegacie zachodnią stronę lotniska? Brawo, tak, potwierdzam. Będziemy postaramy się zlikwidować to A na północy. Przyjął. Tu HQ, czy ostatni komunikat był do mnie? 02 do HQ, czołg jest przy drugim hangarze, w pierwszym hangarze od zachodu. Brawo z lutu, 3-7-0-7-4, jak przyjąłeś, potwierdź. No co, no nie potrafi się namierzyć go, czy co? No nie pomam. Kliknij tam guzik na javelinie. Daj tego ataka. Ja wyjdę za chwileczkę na pozycję, no, tylko że muszę być wyżej, no bo z takiej odległości nie trafię go. Jezus Maria, normalnie takim tempem. Dobra, my cię osłonimy. Panowie, osłaniamy iść. Ale nie bądźcie za blisko, bo jak on się zdecyduje strzelać, to będzie po nas wszystkich. Okay. Chciałeś, gdzie poleciał? Gdzie czołg odjechał? Potwierdzam, co czołg odjeżdża na północ. Na północ? Potwierdzam, oznaczam go laserem. Brawo, tu alfa, alfa na 40 od waszej pozycji. Czyli zero do alfy i brawo, został też tam zniszczony w tym momencie bunkier z dwoma strzelcami MG. W tym momencie zniszczony został, żeby... Zulu, Alfa przyjął. Zulu, następnym razem będziecie mieli większą frajdę, jak wyczekacie do momentu, jak my będziemy... Zobacz, czy wysiadła załoga. Odjebać, ale załoga wysiadła, zlikwidujcie. Tutaj Zulu. Wszyscy mieliśmy kupę szczęścia. Zulu do wszystkich, kurwa, mamy problem, bo grady się chyba odpaliły i namierzają jakieś pozycje dziwne.
Viper przemieszcza się na wschód, będziemy robić wstępne spoty na grad. Kontakt na wzgórzu nad Viper wybuchem. Czy Viper zgłasz? Jednostki piechoty. To Viper jest. Wybuchem po prawo przebiega. To Viper jest. O kurwa. Kto miał ten pocisk? Tu leży. Viper, wasza pozycja w tym momencie czysto, tak? Tak, jesteśmy w centralnie 100 metrów na północ od zniszczonego czołgu. Przemieszczamy się na wschód, będziemy robić spot. Potwierdzam, widzieliśmy cię. Kto wszyscy ma pocisk do tego? A hangar ten na zachodzie też był czysty? Tak, tam jest jedno śmigło nieuzbrojone, nieaktywne, nieobsadzone. Przyjął, dobra. Delta ma 5 ludzi i 2 pociski do rury, jakby są. Dobra. Delta Charlie wzdłuż lotniska na zachód i szukajcie jeszcze celów jakichś, bo nie mamy potwierdzenia, że lotnisko czyste. Zobacz na lewą flankę. Delta do HQ, oba hangary zabezpieczone. Przyjął. Delta, jeszcze pobiegnijcie na zachód, sprawdźcie mi ten ostatni hangar. Wzdłuż pasa tam powinno być sprawdzone, bo Viper już tędy przechodził. Przyjął. A Viper idziemy... nie potwierdza, żeśmy nie przechodzili przez hangar, tylko obok niego. Także w razie czego sprawdźcie i ostrożnie. Ale południową stronę widzieliście, a mi o to chodziło, także oni dojdą do hangaru i go wyczyszczą. Przyjął. Też dla świętego spokoju proszę sprawdźcie jeszcze te zabudowania tutaj, bo tam te trzy pierwsze baraki, nie te blisko, nie zostały sprawdzone metodycznie przez nas. Dobra. Charlie, do Delty przystępujecie do tego bunkra? Potwierdzam, podejdziemy bardziej od południa i zobaczymy, go z góry. No możemy tutaj ze wschodu odciągnąć uwagę. Jeżeli chcecie. Okej, byłoby pomocne, ale dajcie nam jeszcze moment, musimy się wdrapać. Dobra, słuchajcie, kiedy otworzymy, to podejdziemy. Podejście, najlepsze podejście będziecie mieli od spód lotniska, bo od tyłu tego bunkra nikt nie osłania. Tutaj Delta poradzimy sobie. Okej, przyjął. Charlie, do Delta, jak ta sytuacja? Delta, podchodzimy, zaraz będziemy mieć wszystko na widoku. BTR stoi w tym momencie za budynkiem. Jest odwrócony praktycznie tak, że nie widać was już zaś, więc jak go widzę przez drzewa, trzeba by też podejść. Delta, podejmujemy działania, wykryli nas, prosimy o wsparcie z prawej. Coraz bliżej. Nie, tam źle skalibrowałem na początku. Delta, prosimy o wstrzymanie ognia na bunkier. Trzymać panowie. Dzięki. Chyba jeszcze głowę jedną widzę. Chociaż niekoniecznie. Coś, co mamy niedaleko, to sprawdzone? Jakie pociski z piaskiem? Delta, bunkier zabezpieczony, zmierzamy do hangaru. Wracałeś na hangar. Przesunąłem się trochę bardziej, żeby im pomóc. Dawaj, wyruszamy. Tutaj Delta, wyeliminowaliśmy ostatni kontakt na lotnisku, prawdopodobnie coraz lotnisko jest czyste. Przyjął, potwierdzam, lotnisko czyste, wycofajcie pod te hangary, w których samochody stały. Przyjął. Viper, zgłoś. Viper, zgłoś. Viper potrzebuje rozpoznania drogi do miejscowości Bowec na północ. To jest tam, gdzie jest drugi oficer.
Dobra, w trakcie przemieszczania się zrobimy od razu spot na grada 1 i na miejscowość. Grad 1 wyczyszczony, to ignorujemy bardziej tę drogę i sprawdźcie, że możemy przejechać. Już nie. Będę chciał, żebyście ustawili się w takim miejscu, żeby osłaniać nasz przejazd. Przyjął. Zamelduję, jak będziesz gotowy. ETA 10 minut. O Jezu, 10 minut. Blaster, jak amunicja AT? Dwa pociski i mój człowiek będzie miał RPG na plecach z termostrobem włączonym. Musimy wyznaczyć drużynę AT, taką, która będzie się trzymała z dystansu i nas osłaniała, bo z tego javelina z bliska się strzelać nie da. Także będzie drużyna AT wsparcia. Mhm. No i ja rozumiem, mam 6 ludzi, mógłbym komuś oddać. Właśnie, psycho, ile masz? Będzie bez sensu, jak będzie 3, która... Nie, to brutalnie ci powiem, że jak masz 6, to bierzesz 4, a z 2 robisz drużynę AT i mamy 3 jednostki. Dobra. 4-4-2. Plus ja, samodzielnie. Jakby to zrobić? No fajnie by było, jakbyśmy z tych wzgórz zaatakowali, nie? Z północy? Z północy nie, z południa. To tu mamy rzekę jeszcze. No. Tutaj z Morgan. Albo wzdłuż drogi bezczelnie. Ja mogę ze szturmówkę porobić, tam się osadzić w CS z Oska, no i pod ostrzałem wejść tam w głąb. Dobra, czyli tak, ty i snajperzy od południa przez CS z Oskę, tak? Tak. A ja z ekipą Blastera wzdłuż drogi spróbujemy. Na razie przemieścimy się wszyscy razem, wyrzucimy wam gdzieś, was gdzieś chyba na punkcie Ural, tam będzie chyba najlepiej. Dobra, podzielcie się tak jak powiedziałem. I Brani, wyznaczymy callsigny jakieś. Rówce pocisku. Viper zgłoś. Viper zgłoś. Co tam widać z waszej strony? Do przeznaczenia Ural, ten jeden kontakt zlikwidowany, swapujemy dalszą część drogi. Okej, bo od nas już wyrusza na twoją pozycję, zmierza w tym momencie Charlie oraz drużyna Javelin. Będą obserwowali ostatnią miejscowość, którą będziemy szturmować. Znajdźcie pozycję dla Javelina, tak żeby mógł tam z AT pociągnąć, gdyby jakiś pojazd nas podjechał. Delta będzie uderzała wzdłuż drogi od zachodu. Przyjął. Javelin będzie mógł z naszej pozycji uderzyć. Mamy drogi BMP. Doskonale. To tak właśnie będzie do was zmierzał. Viper Delta dalej drogą będzie jechała. Zobaczcie, czy przed nami nic nie ma. Jedziemy dalej na dalej drogę. Powiedz swojemu atakowi, żeby na północ stąd przed za... Jednak uważajcie, za nie wiadomo, co szukać. Dobra, będzie się szli za czarnie. Na pół, powiedz na pół. Macie na drugą drogę, nie? Okej. Jak daleko bierzemy? No, daleko, do zapięty sobie. Hejczki, tu Charlie, odbiór. Dawaj, Charlie. Charlie, mamy wgląd na BWP we wiosce, ogólnie przeciwnik zaalarmowany. Dobra, Charlie, widzę was. Widzicie się nas? My jesteśmy przy drodze. Czy włączyć tego aera? Widać przeciwnika już. Dobra. Na... Rozciągnij swoje ludzi na lewo i jakoś tak, żebyśmy nie stali w kupie. Viper, potwierdzam, widzę was. Czyli my możemy tam wejść w momencie, jak jakiś dym się rozpocznie, co byście odwrócili uwagę, bo wątpię, żebyśmy dobiegli jakby teraz. Dobra. Tu Viper, załoga z BWP jest na zewnątrz, na włazach, możemy zlikwidować dowódcę i strzelca, to tu może znacznie ułatwić. Okej, okay, dobra, to teraz tak. Viper likwiduje na mój sygnał. Javelin, czy tam jest tylko jeden pojazd? Tak, Viper potwierdza, jest jeden pojazd plus dwa Urale możliwe, trzeci z tyłu wioski plus dron nieaktywny. Przyjął, to w takim razie my spróbujemy podejść od zachodu na taką pozycję, żeby ich tam odwrócić ich uwagę. Charlie, jak zaczniemy strzelać, schodzisz, Viper likwidujesz nieprzyjacielską załogę, a Javelin czuwa i wspiera ogniem przez ten czas. Viper przyjął, uważajcie, na zachodzie wioski macie 10 kontaktów. Wikary, za tymi przyjął. Charlie przyjął, uważajcie, również w budynkach widzimy kontakty przez okno. Okej, okay, to Charlie będzie
eliminować. Viper, strzelaj do oficerów. Do załogi. Dobra, Delta, posuwam jeszcze trochę bliżej. Widzę, gdzie są cele. Dobra, idą. Minimalnie do celu. Viper gotowy, eliminujemy. Przyjął. Dobra, będziemy otwierać ogień. Cofnę. Wrogi BTR unieszkodliwione. Przyjął, dobra. Zobaczycie, jak zacznie się zadyma, to posmierajcie nas ogniem. Delta, zbliżamy do pierwszych zabudowań. Słyszę pojazd! Pojazd jedzie! Na płycie lotniska tak, pojazd, zlikwidujcie. BTR poruszył. Możliwe, że sam kierowca przeżył, załoga jest... Tak, tylko kierowca został. Charlie, flankują nas od prawej. Delta RKM do nas wali. Mamy RKM koło dyłu w centrum miasta. Przyciśnijcie im ogniem. Potwierdzam. Charlie, podchodzicie do miejscowości? Tu Charlie, potwierdzam. Wyeliminowaliśmy tą flankę i już jesteśmy prawie w tej miejscowości. Okej, ja widzę wasze podejście, także jakby coś na was szło, to będę wiedział. Viper, do wszystkich jednostek proszę o włączenie termali, bo normalnie nie idzie was to rozpoznać w tym mieście. Delta, teren przed pole wstępnie czyste, będziemy wkraczać od lewej. Delta, jestem na południe od was, widzę wasze podejście przed wami czysto na razie, ale wychylcie na ulicę, bo dalej nie widzę. Tu Charlie, możemy przekroczyć most już? Tak, potwierdzam. Uważaj, bo będziemy w pewnym momencie wchodzili na krzyżowy, także patrz na mikrodagrę. No więc zlikwidujcie tego BTR-a, bo czy pamięta się tam jak smród bogacie. Włączcie termale, bo tam chuja będziemy widzieć. Czyli odmawiam, nie mamy już. Dobra, kontakt zdjęty. Przyjął, kurwa. Kontakt zdjęty w budynku. Topi dostał. No trzy termale wykorzystaliśmy. Gdzie jest Tofi? Posłanie było. Nie podchodź.
Delta do HQ, Delta do HQ. Jestem tutaj. Mamy stratę dwóch. Kontakty są w pomieszczeniach, w budynkach. Twierdzę, widziałem go. Zatrzymaj, zatrzymaj, uspokój sytuację. Dobrze, Delta poniosła straty. Mamy chyba dwóch ludzi w tym momencie plus ja. Trzymamy, Charlie, liczymy na was, że nam ta południe będziecie czyścić i na tych, co osłaniają nas z góry, że obserwują. Tu Charlie, właśnie przekroczyliśmy most, jest dobrze. Wrogowie na pewno są, bo dymy rzucają. 0 na 0. Cofaj, cofaj. Wajpę do wszystkich, nie mamy wglądu na dalszą część miasta. Przyjął, przemieście, jeżeli może się to równolegle, może na wschód. Do wszystkich jednostek zbliża się do nas druga grupa od południa. Druga grupa naszych. Jestem przy was. Jestem pewien, jestem pewien. Czy to jest następny nasz? Tylko ja zostałem, Blaster chyba dostał. Sekundę. Trzymaj pozycję. Tu mamy wroga, moment. Spokojnie, trzymaj pozycję, gdzie? W tym budynku, tu wskazuję. Okej, okay, my straciliśmy kolejnego człowieka, nie ruszymy się z tego miejsca. Przyjął, idziemy z odsieczą. Nie, czyśćcie łukiem od wschód, północ, zachód. Skąd ten strzał dostał? Z tego budynku, który pokazuję teraz. Dobra, to nie, to nie podchodź bliżej jego. Ja już go załatwiłem, ale to może jeszcze ktoś... Przeskakuję na drugą. Skanowaliśmy te budynki wszystkie, kolejne. Znowu się zrobiły warunki na Night Vision. Tak, pojedzie. Wróg jest jak... Gdzie? Leży, zastrzel go, bo on jest ranny. Skurwiel, mi się amunicja skończyła na nim. Dobra, mamy widok od południowego zachodu na kościół, także jak zobaczycie kościół, to na południowy zachód od niego my jesteśmy. Dawajcie znać, jeżeli będziecie tam wychodzili gdzieś. O, widać. Dobra, widzimy wasze laserowe wskaźniki, Charlie. Po drugiej stronie kościoła, tam gdzie patrzysz teraz, widziałem wskaźnik laserowy. O! Słyszałeś kurwysyna gdzieś tutaj? Tak. Kurwa, za nami gdzieś jest. Co? No. Nasza grupa AT jest gotowa. Oni proszą o pozwolenie na wejście do wioski. Oni są dosyć wysoko tutaj na wzgórzu. Tak? To nie są nam potrzebni. Wstrzymajcie na razie. Czekajcie. Czekamy na odsłonę. Nie widzą tam nic z góry? Let's go.